mamy trójkę gości. Jest z nami pani Hanna Radziejowska, szefowa Instytutu Pileckiego w Berlinie. Pani Hanna nas pilotowała i pomagała nam i wspierała ten projekt od samego początku i jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo bez Instytutu Pileckiego on nie byłby taki, jaki jest. Jest z nami pan Krzysztof Kosior, prawnuk Witolda Pileckiego. Witam państwa serdecznie. Jest również z nami Janusz Schwertner i to nie ty będziesz dzisiaj prowadził rozmowę ze mną, tylko tak ja z tobą. Dobrze się czuję w tej roli. Onetu, oczywiście znany państwu z Onet Rano. Człowiek, który był siłą przewodnią tego reportażu i trzymał to wszystko w garści, żeby to wszystko się na koniec udało. Mogę państwu zdradzić, że jeszcze w nocy dzisiaj też poprawiał. Ostatnie poprawki. Jakieś tam rzeczy, nie wiem co, ale poprawiał w tymże reportażu. Pani Hanno, zacznijmy może od pani. Czy pani ma wrażenie, że postać rotmistrza Pileckiego jest dzisiaj w Polsce już dobrze znana, że wszystko o nim wiemy, że jakby jest dokładnie w tym, ta postać jest w tym miejscu, w którym powinna być w naszej historii? I od razu też zadam drugie pytanie, czy jest to postać znana w Niemczech? Jak, czy pani zdaniem, w ogóle poza Polską, może szerzej, nie tylko w Niemczech, ale w ogóle gdziekolwiek poza Polską ta postać też jest znana? Witold Pilecki ma w sobie taki paradoks, czy taką zagadkę w sobie, tajemnicę, o może to jest dobre słowo. Mianowicie za każdym razem, nawet jak nam się wydaje, że go znamy, kojarzymy, wiemy co on zrobił, tak, na czym polegało jego bohaterstwo, to zawsze to jest niesamowite odkrycie i zaskoczenie, kiedy się czyta jego ten jego raport, kiedy się odkrywa w szczegółach to, co on zrobił. Więc jak na moje, znaczy, moja refleksja na temat wiedzy w Polsce, to jest tak, że to się zaczęło zmieniać, dlatego że pamiętajmy, że komunizm, reżim komunistyczny nie tylko zamordował Witolda Pileckiego, ale też przez wiele lat nie tylko zakazał tej historii, ale odbierał pamięć o nim. I tak naprawdę po 1989 roku, a tak naprawdę po 2000 roku, kiedy po raz pierwszy w Polsce zostały wydane ten raport, ta pamięć jest odzyskiwana, ta historia jest odkrywana. I można powiedzieć, że my jesteśmy gdzieś w tym procesie i na świecie czy w Niemczech my zaczynamy tą historię opowiadać i dla nas to jest zawsze ogromne wzruszenie, jak ludzie reagują, jak oni są tym poruszeni. To jest tak, że ja widzę w przeciągu ostatniego roku, że ta historia, ona staje się pewnym, w tym świecie polsko-niemieckim, pewnym punktem odniesienia. Czyli historia o Witoldzie Pileckim staje się punktem odniesienia, jeśli chodzi o doświadczenie Polski, Polaków podczas okupacji, jak wygląda okupacja i jaka to jest historia. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że to te ostatnie lata, jeśli chodzi o taki całokształt, no to jest bardzo ważna była książka Jacka Ferwedera. Wcześniej było ważne, że w 2012 roku w ogóle raport został przetłumaczony po raz pierwszy na angielski. W tych czasach pamiętam też Tim Snyder bardzo propagował, popularyzował historię Witolda Pileckiego. I sądzę, że nadal jesteśmy w takim miejscu, żeby tą historię odkrywać. To znaczy rzeczywiście nie tylko precyzyjnie poznać tą historię i tutaj oczywiście u nas w Polsce, żeby ona stała się takim rzeczywiście punktem takich w naszym systemie wartości odniesienia, ale na świecie. Panie Krzysztofie, nie mogę pana nie zapytać o to, czy w pana rodzinie kultywowana była pamięć o rotmistrzu. I domyślam się, że pewnie tak, ale chciałbym, żeby pan nam to opowiedział i żeby pan nam powiedział, kiedy był ten pierwszy moment, kiedy pan się dowiedział, że pana pradziadek był jednak kimś szczególnym i że ma jakąś historię niesamowitą za sobą. Kiedy pan pierwszy raz w ogóle na ten temat usłyszał? No ja usłyszałem dosyć wcześnie, ponieważ moja prababcia, tak, Maria Pilecka, pomagała mnie wychowywać, więc gdzieś tam ta historia zawsze się przeplatała w tle. No nie wiem, ile mogłem mieć lat, pewnie 4-5. Natomiast to nie, no, na tamtym etapie i jeszcze przez wiele lat później, to nigdy nie była dla mnie jakaś taka... Nie miałem tego poczucia wyjątkowości tej postaci, tak, że to... No, no chwalebna jakaś tam postać, tak, z przeszłości. Też taki bardzo duży dystans z poziomu patrzenia dziecka, że to trochę jak opowieści o powstańcach, tak, listopadowych czy styczniowych, no to właśnie tutaj o też jakieś czasy wojny, dawno i nieprawda poniekąd. I dopiero, ja myślę, że jak się zbliżałem do 20 mniej więcej, to tak trochę poczułem no, kaliber postaci, że tak powiem, jak to jednak może nie aż tak dawno, a też jak ważne, tak, jak to jest nietypowa postać
No i w całym swoim tragizmie też interesująca, tak? Więc to na przestrzeni wielu lat się rozwijało. A oczywiście postać prawiatka była obecna w rodzinie, natomiast ona tak raczej była trochę przemycana gdzieś tam w jakiś, przy okazji czegoś. To nigdy nie było takim jakimś patosem, tak, przedstawiane, że czołobitnie teraz wszyscy musimy wspominać dziadka, pradziadka, tylko jako część rodziny po prostu, którego bardzo wcześnie zabrakło, tak, no bo to też jest ta historia, że ta babcia moja musiała swoje dzieci wychować, no bez męża, tak, i z takim dużym odium żony wroga ludu, tak, w tamtych czasach. To jest zawsze jest oczywiście ciekawe słuchanie opowieści rodzin bohaterów, bo oni rzeczywiście te rodziny patrzą, bo dla nich to są po prostu ludzie z krwi i kości, tak jak pan powiedział, pradziadek, no inaczej się mówi, inaczej ja wymieniam nazwisko rotmistrza Pileckiego, a inaczej pan je wymawiał, bo dla pana jest, to jest po prostu ktoś inny niż dla mnie. Czy dla, na przykład dla pana śledzenie teraz dalszych nowych informacji na temat losów rotmistrza Pileckiego, czy na przykład sprawa znalezienia szczątków rotmistrza Pileckiego. Czy to jest dla pana osobiście ważna sprawa? No ja oczywiście śledzę, jestem na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, które się z Witoldem Pileckim dookoła tej postaci dzieją. Jeśli chodzi o znalezienie szczątek, myślę, że jest to najważniejsza sprawa dla jednak dzieci, tak? Dla mojej babci i jej brata. No bo to oni tego ojca nie mieli całe życie i oni by chcieli ten znicz zapalić może na prawdziwym grobie. Dla mnie, no, ja bym się cieszył, gdyby te szczątki udało się znaleźć, natomiast nie jest to aż tak ważne dla mnie. No, to jest chyba ta kwestia też dalszego pokolenia i tego, że ja patrzę troszkę już, no nigdy nie znałem, tak, na chociażby i to dla Pileckiego nie miałem okazji poznać, więc no, dla mnie nawet ten symboliczny grób jest już poniekąd wystarczający. Ale oczywiście jako rodzina no, bardzo na to liczymy i włączaliśmy się wielokrotnie we wszelkie działania podejmowane, żeby te szczątki odnaleźć. IPN szuka już tych szczątek ładnych parę lat. No, cały czas trwamy przy nadziei, że może jakąś kostkę gdzieś się uda znaleźć. Januszu, opowiedz proszę, skąd ten pomysł na ten reportaż? Powiedz ten pierwszy moment, kiedy pomyślałeś, że warto coś takiego zrobić. I czy zdawałeś sobie wówczas sprawę z tego, jak wielką pracę trzeba będzie wykonać, żeby to zebrać wszystko do kupy? Chyba sobie bardziej zdałem z tego sprawę już tworząc ten projekt, a zwłaszcza z poczucia odpowiedzialności, bo sam wcześniej wiele czytałem na temat rotmistrza, ale teraz to już naprawdę przeczytałem i obejrzałem absolutnie wszystko. Swoją drogą pani dyrektor mówiła i też o tym kiedyś rozmawiałem z Krzysztofem o raporcie, Pileckiego, to znaczy, no nie wiem, jak gdybym był ministrem edukacji, to natychmiast bym wprowadził jako lekturę szkolną raporty, bo one są niesłychane, to jest prawdziwe dzieło. Jak się je naprawdę przeczyta wszystkie spokojnie, to jest coś niezwykłego. Więc tak, na pewno czułem tą odpowiedzialność, a potem sobie pomyślałem, czy wcześniej już, że my jako dziennikarze po prostu możemy postawić taki dziennikarski pomnik rotmistrzowi Pileckiemu, to jest to, co my możemy zrobić. Jakby ta forma, od początku wierzyłem w to, że ona będzie na tyle atrakcyjna, że też może uda nam się dotrzeć do ludzi młodych i na to też bardzo liczę. Potem wpadł ten pomysł, nad którym razem pracowaliśmy, czyli wersje językowe niemieckie, angielskie. No i to też jest jakaś taka nasza idea, żeby ten reportaż wypuścić w świat. Nie ma ciągle, ja osobiście na to jednak bardzo liczę, filmu hollywoodzkiego na temat rotmistrza Pileckiego. Jestem głęboko przekonany, że gdyby to była historia osadzona w Stanach Zjednoczonych, to już byśmy takich filmów hollywoodzkich mieli z 10 pewnie. Czekamy na coś takiego, ale myślę, że bez presji i na spokojnie. My jako dziennikarze to zrobiliśmy swoje, połączyliśmy pracę dziennikarzy pisanych, reporterów wideo, fotografów, działu technologicznego, złożyliśmy tłumaczy, montażystów, operatorów. To naprawdę jest duży projekt I duża praca, ale no, czujemy się z tym bardzo szczęśliwi, jeśli jakąś swoją mini cegiełeczkę właśnie przykładamy do rozprzestrzeniania się pamięci o Witoldzie Pileckim. Przy okazji tylko słowa podziękowania dla Instytutu Pileckiego, także dla Muzeum Auschwitz, dla Krzysztofa. Krzysztof, dla ciebie ogromne, bo bardzo nam pomagałeś w trakcie tego projektu dla całej rodziny Witolda Pileckiego. Nie udało się ze względu na pandemię spotkać z panią Zofią, ale w projekcie jest też pan Andrzej, syn rotmistrza Pileckiego, także wszystkim bardzo dziękujemy. Tak, Muzeum Auschwitz też byśmy chcieli bardzo podziękować, bo rzeczywiście też nas pomogło, a dzisiaj od rana też razem z Instytutem Pileckiego promuje w mediach społecznościowych nasz reportaż, za co jestem bardzo wdzięczny. Pani Hanno, proszę powiedzieć, czy pani zdaniem na temat rotmistrza Pileckiego wiemy wszystko już? Czy już tych tajemnice wszystkie zostały odkryte dzięki temu, że przez ostatnie lata się
tym tematem zajmujemy, książka w Stanach Zjednoczonych wydana. Czy są jeszcze jakieś tajemnice, o które pani by chciała osobiście poznać i znać odpowiedzi? Sądzę, że jeszcze przed nami jest bardzo dużo do przebadania i to pokazała książka Jacka Fairweathera, bo on wykonał pracę, która pokazała raport i pokazała działalność Witolda Pileckiego w obozie Auschwitz w innym kontekście, w kontekście tego, jak państwo polskie, państwo podziemne, jak cały system kurierów, łączników, jak świat dowiadywał się poprzez struktury państwa polskiego o tym, co się dzieje w Auschwitz, czyli o wszystkich zbrodniach, które są tam dokonywane. I to było jednak, dla mnie to było bardzo zaskakujące, jak widziałam, jak się składają dokumenty z właśnie z brytyjskiego lotnictwa, z właśnie wysyłanych depesz od Grota Roweckiego i jak one są spójne z tym, co jest wysyłane ustnie, tak? Bo te raporty najpierw były przez Witolda Pileckiego wysyłane ustnie, przez na różne sposoby organizował ucieczki albo wysyłał poprzez ludzi, którzy byli zwalniani z obozu, ale to wszystko jakby później można złożyć rzeczywiście z raportem, czy też z raportami, że to są te same słowa i tak dalej. Więc to jest, ja powiedziałam, pokazuję przez ten jeden przykład, że czasami patrzymy na Witolda Pileckiego jakby, znaczy on był absolutnie jednym z największych bohaterów XX wieku i bohaterem Europy. Natomiast on też zawsze podkreślał w swoich raportach, tak, jak pisał i starał się odnotowywać o wszystkich osobach, które z nim współpracowały, że to jest też opowieść o państwie podziemnym, o Armii Krajowej, o tym, o tej wspólnocie politycznej, którą była Polska podczas okupacji. I to jest jakiś wątek, który ciągle, myślę, że my bardzo mało mamy rozpoznane. I to jest wielka praca w archiwach. Jest wiele jeszcze tematów, które zresztą w raporcie, to cieszę się, że pan redaktor właśnie o tym mówi, to jest niezwykły tekst. Wielki tekst. I tam jest bardzo dużo różnych wątków, które aż jakby historycznie aż się prosi, żeby je zacząć bardziej rozpracowywać. Ale to jest przed nami. To jest moim zdaniem to jest w ogóle naturalne wychodzenie z traumy i w ogóle z takiego systemu. Znaczy my odzyskujemy pamięć i odzyskujemy historię, też między innymi Instytut Pileckiego, ale właśnie bardzo się cieszę, że państwo wykonaliście taką pracę i ze współpracy właśnie z Muzeum Auschwitz. I to wszystko moim zdaniem jest jeden z takich elementów właśnie jakby przepracowywania historii, żeby ją dalej odkrywać i lepiej rozumieć. Panie Krzysztofie, pytałem pana o to, czy pamięć bohaterstwa rotmistrza Pileckiego była kultywowana pana rodzinie i to jest, wiemy, że tak, ale chciałem pana zapytać o inną też twarz Witolda Pileckiego, która jest pokazana w naszym reportażu, znaczy człowieka, który prywatnie był, już abstrahując całkowicie od tego, co robił jako Polak, jako patriota, jako żołnierz, co robił, jaki był prywatnie. I dla mnie jedną z bardziej niesamowitych części tego reportażu jest historia tego, jak poznał swoją przyszłą żonę. Jest to po prostu nieprawdopodobna historia miłosna, no mówiąc krótko, ale to jest prawdziwe love story. I czy kiedyś pan słyszał tą historię i czy pana prababcia na przykład opowiadała o tym coś? Ja tylko powiem jeszcze króciutko, bo za chwilę zapomnę o tym, a chciałem powiedzieć, że też jestem fanem wielkim raportu. Uważam, że jest on świetnie napisaną lekturą i co prawda jest pisany na kolanie tak naprawdę, bo on to robił bardzo szybko. To nie jest jakiś utwór, który był układany latami, tak? Więc to też niesamowite, że tak udało się wszystko streścić. I nie chciałbym, żeby tutaj zamieniali tę dyskusję w koncert podziękowań, ale naprawdę panowie, świetna robota. Ja przeglądałem, bo miałem troszeczkę wcześniej też dostęp, dzięki Janusz. Siedziałem do drugiej nad ranem i naprawdę jest to tak fajnie zrobione, tak kompleksowo. Naprawdę warto tam zajrzeć, tyle chciałem powiedzieć. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, to ja znam tę historię tej rozwijającej się miłości i podbijania serca. Zresztą Witold, to bardzo ładnie pan Krzysztof Tracki opisał w swojej książce Młodość Witolda Pileckiego. Miał ze sobą dosyć nieudany związek i tak jakby tutaj takie czynił podchody pod Marię Ostrowską wówczas. Natomiast nie znam tej historii od prababci swojej. Ja byłem jeszcze wtedy chyba jednak za małym brzdącem, żeby takie historie mi opowiadać, ale te wszystkie szczegóły znam już później z opowieści babci, tak, że a to wrzucał kwiaty bzu przez okno, a to podjeżdżał, a to rower zniknął za jego sprawą innego absztyfikanta.
No tak, rzeczywiście Witold miał fantazję ułańską i na pewno się też musiał sporo nastarać, żeby lód serca Marii trochę stopić. Jeszcze... Ale to jest ciekawa historia, bardzo fajnie to zresztą przedstawiliście na waszym reportażu. Jeszcze dorzucę do tego i wiersze, i zabawy z dziećmi. Fragmenty wiersza też prezentujemy. Ponieważ jeszcze na dodatek pokazuję, jak naprawdę niebywała postać to była, był po prostu fantastycznym ojcem. I po prostu zazdroszczę dzieciom też tego czasu, które mogły z nim spędzić jako z ojcem swoim. Powiedz, Janusz, jak ważne też było dla ciebie i dla dziennikarzy, którzy tworzyli ten reportaż, właśnie to, żeby pokazać też Witolda Pileckiego z innych stron niż bohater narodowy, żeby pokazać, że można być bohaterem, a jednocześnie na przykład właśnie romantycznym mężczyzną, który podbija serce dziewczyny, w której się zakochuje, albo po prostu fajnym ojcem. Ja się też cieszę z tego, co Krzysiek powiedział a propos tego patosu. Jeśli nawet w rodzinie Pileckiej w jakiś sposób po prostu mówiono o postaci z krwi i kości. Owszem, o bohaterze, ale można unikać aż takiego nawarstwienia tych wielkich słów. I my w tym reportażu oczywiście staramy się to robić. To znaczy, to nie jest reportaż, gdzie w co drugim słowie będzie napisane wielki polski bohater, ale jak się przeczyta cały ten reportaż, przejdzie się przez to życie, to na pewno się do takiego wniosku dojdzie. Ja tak naprawdę bardzo bym chciał też dotrzeć do ludzi, którzy no, nie są jakoś szczególnie zainteresowani historią i nie muszą być wcale. Ja chcę mówić o, zachęcając do odwiedzenia tego reportażu, i robię to już od kilku dni prywatnie. Słuchajcie, Polak był jedynym człowiekiem w historii, który dobrowolnie udał się do Auschwitz. Potem zbudował tam ruch oporu i nie wolno deprecjonować tego ruchu oporu, który tam był, bo to już nie mamy teraz czasu opowiedzieć, ale sposób... Mamy dzisiaj też na Onecie rozmowę z szefem historyków Muzeum Auschwitz, który opowiada o tym, jak wyglądał ten ruch oporu. Dokładnie, jaką rolę odegrał, więc to jest człowiek, który tam zbudował ruch oporu, później zdołał z tego obozu uciec, później mamy powstanie warszawskie, koniec wojny. Skończył misję, powiedział, zrobiłem swoje tak. W obozie, to teraz trzeba uciec i walczyć dalej. Jedziemy dalej. Powstanie warszawskie, koniec wojny i później walka jeszcze przeciwko reżimowi komunistycznemu i śmierć z rąk komunistów. I to jest, jeszcze wracając do historii z 1920 i w ogóle z młodości Pileckiego, no to mamy jak w soczewce w ogóle całą historię dramatyczną Polski. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy, jeszcze wojna z bolszewikami. Też opisana dosyć wnikliwie przez nas. Jest, co może być. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja chciałem jeszcze raz bardzo podziękować i rodzinie rotmistrza Pileckiego za to, że się tak otworzyła przed nami, i Instytutowi Pileckiego, bez którego by ten reportaż naprawdę był w połowie tak dobry, jak jest. I Muzeum Auschwitz, które nas bardzo wspomogło też merytorycznie. I panu Płużańskiemu, który się z nami spotkał i też jest... Jack Fairweather też jest. Jack Fairweather. Naprawdę jest tam bardzo, bardzo dużo osób się przyłożyło do tego, żeby ten reportaż był taki, jaki był. Zapraszam Państwa na stronę pilecki.onet.pl albo po prostu na stronę główną Onetu, gdzie te linki wszystkie są. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. 120. rocznica urodzin Witolda Pileckiego dzisiaj obchodzona przez nas. Można pójść złożyć kwiaty pod pomnik, a jeżeli Państwo macie za daleko do pomnika, to proszę po prostu przeczytać reportaż, a potem sięgnąć po dalsze źródła w tej sprawie i po prostu szerzyć tę wiedzę.